witam. Jest niedziela, pierwszy dzień. Jest pierwszy dzień po świętach Bożego Narodzenia. Proszę ten filmik traktować jako kontynuację tych ujęć, które zrobiłem w pierwszy dzień świąt, wtedy, kiedy otwieraliśmy dwa ule. Stan zastany rodzin w tych przeglądanych wtedy ulach zmusza do wyciągnięcia następujących wniosków. W trzeciej dekadzie grudnia jest bardzo widoczna, wyraźna, wzmożona aktywność rodziny pszczelej. To widać było po zachowaniu się pszczół w tych kłębach. Wyobraźmy sobie, co się dzieje teraz w rodzinach takich, które mają matki zaizolowane w izolatorach i takich, gdzie matki są swobodne. Tam, gdzie matki nie są w izolatorach, rodziny mają nieustannie czerw od jesieni do teraz. Jeśli pogoda i temperatury się nie zmienią, to prawdopodobnie, tak jak w ubiegłych dwóch zimach, ten czerw będzie się z różnym nasileniem, ale ilością, ale będzie się pojawiał do wiosny, do pierwszego oblotu. Co się dzieje w rodzinach, gdzie matki nie przerwały czerwienia? Po pierwsze, zastanówmy się, że ostatnie zabiegi przeciw warozie w tych rodzinach odbywały się w obecności czerwiu. Jak one były skuteczne, to opisuje doktor Pochorecka w siódmym numerze pszczelarstwa lipcowym. Jest tam przytoczony wynik badań, z których wynika, że rodziny traktowane krótko działającym środkiem, na przykład pastylką apiwarolu, po czterokrotnych zabiegach w różnych sekwencjach, w różnych okresach powtarzalności dni, w tych rodzinach pozostawało około 50%, że tak powiem, niedobitych pasożytów. Jeśli zatem w jesieni, niezależnie w jakim czasie, czy w połowie września, czy z końcem października, czy na początku listopada, były przeprowadzane zabiegi w ten sposób, to trzeba być pewnym, że około połowę pasożytów zostało w rodzinie do tej pory. Dalej matki czerwią, i te pasożyty mają możliwość dalszego rozwoju. Jeśli się zastanowimy, że ostatnie leczenie zostało przeprowadzone na przykład z końcem września, z początkiem października, i założymy, że w rodzinie został jeden pasożyt, to zastanówmy się, ile pasożytów namnoży się poprzez 6 miesięcy zimy, jeśli cały czas będą miały możliwość rozwoju się. 6 miesięcy to jest 180 dni. Rozwój osobniczy waroa to jest 20 dni. 180 przez 20 to jest 9 cykli. Jeśli założymy, że reprodukcja pasożyta jest taka jak 1 do 1, czyli jedna samica
daje jednego osobnika potomnego, to mamy w 9 cyklach, to mamy jakby dwukrotnie w każdym cyklu podwajana ilość pasożytów w każdym cyklu, czyli 9 cykli to jest 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 i 9 cykl 246, prawie 250 pasożytów z jednego tylko osobnika. Czyli jeśli zjawisko to wiernie by się trzymało tego uproszczonego rachunku, to możemy się spodziewać z jednego osobnika pozostawionego po leczeniu zimowym 250 około osobników potomnych po pół roku, czyli powiedzmy w końcu marca. Oczywiście ten rachunek to nie jest prosty, on jest prawie prostacki rachunek, dlatego że wielu czynników nie uwzględnia. Nie uwzględnia tego, że cykl rozwoju w trakcie tych 6 miesięcy jest różny, nie? Mniej, bardziej intensywny, że wiele osobników w tym czasie zginie po prostu ze starości, nie doczeka tego marca, że ale także nie uwzględnia takiego faktu, że niektóre osobniki wydadzą nie jedno potomne, jedną potomną warowę, a nawet 3. Więc dlatego to jest zupełnie oddalony od rzeczywistości rachunek. Niemniej przytaczam go po to, żeby sobie wyobrazić, że na początku marca nie mamy 250 osobników. Mamy tylko 25 osobników. I zaczyna się rozwój rodziny i zaczyna się dalsze namnażanie warowy. Czyli jeśli założymy, że dorobiliśmy się przez cały okres zimowy tylko 25 osobników, no to rodzina doczeka, powiedzmy, przy dalszym rozwoju pasożytów, doczeka do lipca. Bo jeśli 250, to nie wiem, chyba w czerwcu już tej rodziny nie będzie. Oczywiście zakładam, że pszczelarz nie ogranicza się tylko do jesiennego zwalczania warozy. Że wycina ramki pracy, że robi odkłady, że zmniejsza ilość obecnych w rodzinie pasożytów. Niemniej przy umożliwieniu warozie rozwijania się w trakcie zimy, mimo leczenia w sezonie, leczenia metodami biologicznymi w czasie sezonu, możemy się możemy spowodować, że niektóre rodziny nie doczekają leczenia zimowego, leczenia jesiennego i albo po leczeniu jesiennym spadną. Jaka jest różnica między stanem rodzin, które mają matki izolowane? Oczywiście, jak to wynika z przytoczonego materiału przez dr Pochorecką, rodziny leczone bez obecności czerwiu pozbywały się 98% chyba procent pasożytów, czyli prawie 100% pasożytów. I dalej, zaizolowaliśmy matki, na przykład ja zaizolowałem w sierpniu. Zacząłem izolację od 10 sierpnia rodzin. Matek, przepraszam. Oczywiście żaden lek, żaden środek nie jest skuteczny w 100%. I także przy odymieniu jednokrotnym rodzin, gdzie już nie było czerwiu krytego, gdzie pasożyt nie mógł się schować pod zasklepem,
dalej pozostawały w rodzinach nieliczne osobniki. Ja kontrolnie odmiałem kilka rodzin drugi raz. W niektórych nie znajdowałem żadnego pasożyta. Była taka rodzina, gdzie znalazłem 3 pasożyty przy drugim odmieniu. Czyli mogę przypuszczać, że w całej pasiece zostały nieliczne osobniki Varroa po pierwszym odmieniu. Ale przez 3 kolejne lata po wypuszczeniu matek z izolatorów na wiosnę, przed pojawieniem się czerwi ukrytego, po jakichś 5 dniach od chwili wypuszczenia, odmiałem lub polewałem Bivital Hive Cleanem wszystkie rodziny w pasiece i w żadnym roku nie znalazłem na wiosnę ani jednego pasożyta. Świadczy to o tym, że nawet te nieliczne pasożyty, które przeżyły leczenie jesienne, nie doczekały wiosny, bo nie były to osobniki długowieczne, bo Varroa, tak jak nasze pszczoły, jesienią zaczyna wychowywać osobniki, które mają przetrwać zimę w założeniu nawet, że nie mogą się rozwijać i nie ma czerwiu. Ale jeśli ja odpowiednio wcześniej wstrzymałem czerwienie, to nie dopuściłem do wychowu tych osobników długowiecznych. I jeśli dalej do wiosny trzymałem matki w izolatorze, to osobniki krótkowieczne, które przeżyły, nie mogły się namnażać, nie mogły mieć potomstwa i na wiosnę moje rodziny, moje pszczoły startowały z zerowym stanem pasożytów. Tego nie można powiedzieć o rodzinach, gdzie matki są poza izolatorem. Ja rozumiem kolegów, koleżanki, które mają opór przed brutalnym aresztowaniem matki, uniemożliwianiem jej czerwienia. Są inne sposoby poza izolatorem chmary. Oczywiście są inne sposoby. Na przykład w jesiennym leczeniu można nie stosować krótko działających środków takich jak Apivarol, na przykład stosować paski choćby Biowaru, które bodajże nie stosowałem, ale bodajże 6 tygodni mają być w rodzinie. To jest okres dłuższy wielokrotnie dłuższy od 20-dniowego cyklu rozwoju pasożyta i taki pasek ma szansę wybić większość pasożytów. Jednak powtarzam, nie ma żadnego środka, który by gwarantował 100% skutek. A jeśli nie 100%, to nawet pojedyncze osobniki, które zostają na zimę, przy takich warunkach klimatycznych, jakie są w tej chwili, przy takich liniach pszczół, jakie my mamy w pasiece, przy takich matkach, które czerwią przez całą zimę, takie osobniki mają możliwości rozwijania się i proszę się zastanowić, jeśli z jednego osobnika, w takim, jak mówię, prostackim rachunku, wyszło nam, że na wiosnę mamy 250 potomnych osobników, to ile będziemy mieli osobników potomnych z 3 pozostałych po leczeniu pasożytów, czy z 10 pozostałych po leczeniu. Jeśli się okazuje, że po czterokrotnym odmieniu, chyba Apivarolem przeprowadzano te doświadczenia, po czterokrotnym odmieniu, niezależnie od sekwencji, czy to co 4 dni, czy co 6, czy co 8, czy co 10 dni, zostaje około 50% osobników w rodzinie, to znaczy, że jeśli pszczelarz po czterokrotnym odmieniu zliczy i wyjdzie mu, że zniszczył 20 osobników, to powinien przypuszczać, że drugie 20 w rodzinie zostało. I te drugie 20 przy
obecności czerwiu w okresie zimowym może się doskonale namnażać, rozwijać. Ja nie twierdzę, że na wiosnę w marcu znajdzie się 250, czy 25, czy 50 osobników, nawet 10 osobników na początku rozwoju rodziny pszczelej, kiedy przyjdzie okres intensywnego czerwienia, kiedy pasożyty mogą się namnażać, mogą narobić znacznych szkód w rodzinie. To nie chodzi tylko o to, że osłabią kondycję pszczół, zmniejszą ich odporność, spowodują także łatwiejsze zakażenia, infekcje różnych patogenów, różnych chorób itd., itd. Może trochę za długo o tym mówiłem, ale kiedyś zarzucono mi, że ja propaguję izolatory chmary za wszelką cenę. Propaguję izolatory chmary. Ja nie propaguję izolatorów chmary. Ja znam pszczelarzy, bardzo zresztą rozsądnych, którzy przed zabiegiem jesiennym pozbywają się czerwiu. Po prostu przeglądają rodziny, usuwają cały czerw zasklepiony, dopiero wtedy liczą. Wtedy rzeczywiście można mieć nadzieję, że skutek będzie ponad 90% takiego leczenia. Ale nie 100%. I dalej, jeśli nawet w taki sposób pozbędziemy się pasożytów, ale pozwolimy matkom czerwić przez cały okres zimy, a teraz niestety tak jest, że już chyba trzeci rok matki czerwią przez całą zimę, to dalej te nieliczne osobniki będą się nam przez okres jesienny namnażały. Korzystając jeszcze z okazji, życzę w nowym roku koleżankom, kolegom wszystkiego najlepszego, pomyślności, żeby zwyczaje, żeby organizacja, sprawiedliwość, jaka panuje w rodzinie pszczelej, przeniosła się do naszych domów, do naszego kraju, żebyśmy się zapatrzyli na to, jakie te nasze pszczółki są mądre i postępowali w swoim życiu prywatnym, tak i społecznym, tak samo jak one. Dziękuję bardzo, wszystkiego najlepszego.